Lew i Zajączek Żył pewnego razu w dzikiej leśnej puszczy lew. Nazywał się Mandamati. Chciwość jego i okrucieństwo nie miały granic. Mordował bez litości, racy i wszystkie zwierzęta, żadnego nie oszczędzając. Zrozpaczone stworzenia przebywające w tym lesie, antylopy, dziki, sarny, Zające i wiele innych jeszcze zebrały się pewnego poranku i po wspólnej naradzie poszły, uklękły wszystkie przed lwem, a poważnie opuściwszy głowy, z pokorą, ledzi z godnością zarazem, oświadczyły: Dość już, panie miłościwy, tej rzezi bezcelowej i mordu. Zabijając nas tak gromadnie, wytracisz zupełnie rodzaj nasz na ziemi. Wysyłając nas zbiorowo na tamten świat, postępujesz i w stosunku do życia właściwie niedobrze. Nie gub nas, prosimy. My zaś sami obowiązujemy się dostarczać Panu naszemu i władcy codziennie właściwą mu strawę: a mianowicie, różne zwierzęta z tego lasu, kolejno według gatunków i rodzajów. Gdy tak czynić będziemy, nie zabraknie Ci nigdy pożywienia. I żaden gatunek zwierzęcy nie wyginie doszczętnie. Wysłuchawszy tej przemowy, Mandamat Tee Tak, zapewne. Macie rację. Lecz pamiętajcie, jeżeli któregoś dnia, gdy tu w południe odpoczywam, nie przyjdzie do mnie zwierzę odpowiednie na spożycie, następnego dnia wymorduję was wszystkich. Po zawartej umowie spokój zapanował w puszczy leśnej. Codziennie w porze obiadowej szły bez szemrania ofiary, przeznaczone na posiłek dla króla lasów. A zawsze porządkowo, każdy gatunek po kolei. Czasem los padł na młode, innym razem na stare zwierzęta. Bywały takie, które żałowały życia, inne znowu, zniechęcone do znanymi zawodami. Szły obojętnie. Pewnego dnia w ogólnym zebraniu postanowiono, iż kolejnej dzisiaj przyszła na zająca. I on winien w porze obiadowej udać się do lwa i służyć mu na pieczyste swem delikatnym mięsem. Wysłuchawszy smutnego wyroku zajączek, żałując życia, a brzydząc się okrucieństwem lwa, rozmyślać zaczął nad możliwym ratunkiem i zagładą nieprzyjaciela. Miał bowiem przekonanie, iż mądrością i wytrwałością pokonać można siłę wroga. Posłuszny jednak wyrokowi, szedł ku schronieniu lwa. Lecz szedł wolno, głęboko zadumany, skupiając myśli i krzepiąc serce. A czas płynął. Gdy wreszcie stanął u celu, miało się już ku wieczorowi. Lew zgłodniały był i zły. Oblizywał jęzorem kąty paszczy i mruczał. Ha! Poczekajcie, jutro rozszarpię was wszystkich. Gdy tak pomstował, zbliżył się powolutku zajączek i, ukłoniwszy się nisko, stanął pokornie przed panem. Lew, widząc i pożywienie przychodzi tak późno i takie przytem marne, ryknął. Ach, ty malcze! Jak śmiesz przychodzić sam tak tylko, takie chuchro na jeden ząb i tak późno w dodatku. Gdy ciebie połknę, pójdę mordować tamtych. Poznacie mnie teraz. Zajączek skłonił się znowu najgrzeczniej i pokornie powiedział. Miłościwy panie, nie moja w tym wina, ani nawet innych zwierząt, iż tak późno przychodzę. Jeśli pozwolisz, wyjawię ci istotną tego przyczynę. Mów więc, zanim dostaniesz się w moją paszczę. Tylko mów prędko. Zajączek rzekł: Panie mój. Otrzymaliśmy dziś rano, ja i pięciu moich współbraci, zajęcy, rozkaz, byśmy szli w porze, służyć ci na pożywienie. Bowiem zgromadzenie zwierząt orzekło, iż kolej dziś przyszła na ród szaraków w ogólności i na mnie marnego w szczególności. Posłusznie wyruszyliśmy. W drodze zagadnął mnie pewien lew, który wyszedł był właśnie z podziemnej swej nory, pytając: Dokąd idziesz? Odpowiedziałem: Idziemy do naszego pana Lwa Mandamatti, abyśmy mu służyli według umowy jako pożywienie. Ha! Wykrzyknął. To tak? Wiedzcie więc, że ten las do mnie należy i haracz mnie oddawać powinnieście. Ten mandamatki to istny zbój. Idź i przywołaj go tu, byśmy się zmierzyli w mocy i sile, a zobaczymy, kto z nas prawdziwym królem i kto panować ma nad zwierzętami. Powtarzam panu słowa jego zuchwałe i słucham twego rozkazu. Tłumiąc ściekłość, która go ogarniała, mandamat zawołał. – Mały, prowadź mnie zaraz do tego łotra, bym go poskromił i miał wreszcie spokój. – Będzie to rzeczą całkowicie słuszną, o panie, lecz on mieszka w zamku podziemnym, zdobywać go trzeba, nie znając zaś siły wroga, trudną jest walka. Nieśmiało dodał zajączek. – To do ciebie nie należy. — Mniejsza z tym, że mieszka w zamczysku. Prowadź mnie do niego. Gniewnie przez zęby mruczał lew. Według woli twojej, panie, pokornie odrzekł zajączek. Skoro uszli kawał drogi, przystanął zajączek koło znanej mu starej, głębokiej studni i cichno szepnął: Panie, kogoż nie olśni twoja moc i majestat? Oto, spostrzegszy ciebie z daleka, skrył się ten zbój do zamku swego. Radź się tu zbliżyć, bym ci go pokazać mógł. Pokaż mi go, co prędzej. Niecierpliwił się lew. Zajączek w milczeniu wskazał mu studnie. Oślepiony szałem gniewu, skoro ujrzał lew odbicie swoje w głębokiej stydni, pewnym był, że jest to właśnie wróg jego. Ryknął więc groźnie. Odpowiedziało mu echo z głębi dwa razy głośniejszym ryknięciem. Przekonany, że przeciwnik jest istotnie silniejszy, chciał lew zyskać na czasie. Pierwszy zaczął bój, rzucił się więc z głębię studni i zginął w niej marnie. Zajączek pośpieszył zawiadomić wszystkie zwierzęta, iż mogą odtążyć w spokoju, gdyż lew już nie żyje. Zwierzęta ucieszyły się bardzo i dziękowały zajączkowi chwaląc jego roztropność. Dwie dziurki w nosie i skończyło się. Jeśli się podobało, zapraszam subskrybujcie kanał, poczytaj mi prosie tutaj na YouTube. Wystarczy paluszkiem nadusić czerwony napis w prawym dolnym rogu subskrybuję. Zapraszam was także na Facebooka Naturalnie poczytaj mi prosie, lajkujcie i komentujcie hej.